Magda Małek i Paula Wyszyńska. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Adoptuj Mnie. Dziękujemy Państwu, że jesteście Państwo z nami, że co tydzień oglądacie Państwo nasze propozycje psów, że adoptujecie Państwo psy, które prezentujemy. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyjeżdżają na nasze spacery w każdą sobotę, niezależnie od pogody, czy pada, czy jest upał, czy jest zima. Przyjeżdżacie i jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Dzisiaj pokażemy Państwu kolejne propozycje psów. Paula, kogo zobaczymy dzisiaj? Dziś zobaczymy dwie suczki, jednego psiaka. Wszystkie psiaczki są niedużych rozmiarów, także... Zapraszamy zatem do oglądania naszych propozycji. Pierwszą propozycją psiaków do adopcji w dniu dzisiejszym jest suczka Berlinka. Berlinka, imię Berlinka wzięło się od jej wyglądu, no bo wygląda jak taka kiełbaska. Ma około 3 lat. Jest tutaj niedługo, około 2 miesięcy. Problem z Berlinką jest taki, że boi się ludzi. Jest przestraszona. Potrzebuje dużo czasu, żeby nam zaufać na spacerze. Niechętnie przyjmuje nasze pieszczoty czy jakieś głaskanie. No jest wycofana. W każdym razie jej zaletą w tym całym lęku jest to, że jest ciekawska. Czyli oznacza to, że na pewno będzie robiła postępy, jeśli ktoś zechce z nią popracować. Berlinka potrzebuje po prostu domu, w którym będzie mogła się otworzyć, w którym będzie mogła przestać się bać i zobaczy, że człowiek to nie potwór, ale przyjaciel. Wpasuje się tak naprawdę w każde warunki mieszkaniowe, czy to będzie blok, czy to będzie dom, czy to będzie osoba starsza, czy młoda. Z tym, że musi być to osoba mocno stąpająca po ziemi, która pokaże jej, że nie można się bać, że człowiek nie jest zły, daje jej trochę miłości. No i wychowania, postawi jej granice, co można, czego nie można. Myślę, że kilka dni wystarczą Berlince w nowym domu, żeby się otworzyć i żeby być normalnym psiakiem. Zazwyczaj jest tak, że przestraszony pies, kiedy wchodzi do nowego domu, no jest trochę problematyczny. Siedzi tylko w jednym miejscu na swoim posłaniu i no nie wychodzi z niego, nie chce jeść i tak dalej, ale po jednym dniu, po 2 dniach, po 3 dniach pies się zaczyna otwierać, ponieważ jest ciekawski i jest ciekawy tego, co jest w domu, jest ciekawy tych wszystkich zapachów, więc chodzi, obwąchuje. Wtedy człowiek nie reaguje agresją, nie krzyczy na niego i wtedy pies wie, że nie musi się bać, że to, co robi, to, że wącha mieszkanie, nie jest złe, że nikt nie reaguje złością, nikt nie reaguje agresją, więc szybko bardzo otwiera się do nas i przyzwyczaja. Każdego, kto ma trochę wolnego czasu, żeby popracować nad Berlinką, kto chce mieć psa, który przywiąże się do niego jak nikt inny, zapraszamy po naszą Berlinkę. Naszą drugą propozycją na dzisiaj jest piesek Krewetka. Krewetka ma około 2-3 lata i jest mikrosunią. Jest bardzo wystraszona i przydaje jej się trochę ułożenia. Jest ciekawska, więc spokojnie da się ją wychować i będzie dobra dla człowieka. Aczkolwiek potrzebna jej osoba, która zna się choć trochę na psach, która choć trochę o tym poczytała. W razie potrzeby można zawsze zwrócić się do nas, do wolontariuszy o pomoc. My na pewno pomożemy w wychowaniu takiego psa, jeżeli ktoś zechce ją adoptować. Krewetka jest malutka, jak widać jest spokojna. Jest raczej pieskiem kanapowym niż do biegania. Jest bardzo łagodna i uległa. Nie reaguje agresją, do innych psów też jest bardzo przyjazna. No, jedyny jej problem to taki, że właśnie boi się strasznie i potrzeba jej po prostu ułożenia.
Jak widać, Sunia jest bardzo spokojna i łagodna. No, przydaje się człowiek, który nie tylko ją pokocha, ale też będzie wiedział, jak ją wychować, co z nią zrobić. No, powinna być to osoba bardzo odpowiedzialna. Jeżeli będzie jakiś problem, można czytać w internecie, można zgłaszać do nas, do wolontariuszy. Krewetka jest bardzo, bardzo łagodna, jest przestraszona, nawet teraz się boi, ale ciekawsko wszystko wącha, sprawdza, także spokojnie wszystko będzie z nią dobrze. Przydaje się tylko trochę ułożenia, człowiek, miłość, dom. I no, krewetka nada się i do mieszkania, i do domu z podwórkiem. Jest bardzo czystym pieskiem. Sama dba o siebie i nie trzeba jej za wiele ze względu na jej sierść. Nasza krewetka reaguje łagodnie na dzieci, jak i na dorosłych. Będzie świetną przytulanką, bądź też przyjacielem dla starszej osoby na całe życie. Kiko to około 2-letni psiak. Bardzo nam go szkoda, że jest w schronisku, bo naprawdę jest ładny, bardzo fajny, taki przytulasek nasz. Nie chcielibyśmy go oddać do budy, do kojca, ponieważ jest mały i na pewno nie będzie sprawiał problemów w domu, na pewno będzie szczekał pod drzwiami, gdy będzie chciał załatwić swoje potrzeby. Trzeba będzie go troszkę wyczesać i umyć, bo troszkę ma kołtunów. Kikuś, pokaż się. Ej! Kiko to nasz taki schroniskowy, można powiedzieć, pieszczoch. Wszyscy go bardzo lubią. No i mamy nadzieję, że szybko znajdzie dom. Kiko! Nie odwracaj się tyłem. Ej! Chodź tu. O, o tak. Nada się na pewno do osoby starszej. Nie ciągnie w ogóle na smyczy, nada się do domu z dziećmi, do bloku. Osoba starsza na pewno nie będzie miała z nim problemu. Jest naprawdę super psiakiem. Na zawołanie na pewno przyjdzie. Na razie troszeczkę się jeszcze boi, ale z czasem na pewno się już oswoi. No i polecamy Kiko do adopcji. Tak. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Kontaktować się można z nami za pomocą naszego profilu na Facebooku Schronisko dla Psów w Nowodworze. Można wysyłać zapytania na naszego maila wolontariat.nowodwor@gmail.com. Pod każdym ogłoszeniem psiaka, czy to na Facebooku, czy na portalu ogłoszeniowym, są podane numery do wolontariuszy. Jest też podany nasz mail, także można nam wysyłać wiadomości prywatne, maile albo dzwonić pod podany numer telefonu. Chcemy też bardzo podziękować naszym wolontariuszkom, które pomagają nam wyprowadzać psy i prezentować je Państwu. Zapraszamy w każdą sobotę od godziny 10 do 13 na spacery z naszymi podopiecznymi, niezależnie od pogody, niezależnie od... Zapraszamy każdego, niezależnie od płci, wieku, zawodu i wszystkiego. Także każdego, kto ma odrobinę czasu i chęci i dobrego serca, zapraszamy w sobotę o godzinie 10 pod bramę schroniska. No i oczywiście zachęcamy do adopcji tych zwierząt, bo te zwierzęta czekają na dom. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia za tydzień.